to jest wspaniałe uczucie. Nie było mnie tutaj 13 czy 14 lat, więc naprawdę szmat czasu, ale bardzo fajne uczucie, bo wszyscy ci, którzy znają mnie, którzy pracowali tutaj wcześniej, również dzisiaj są tutaj w klubie. To jest wspaniałe móc z nimi porozmawiać, móc powspominać. Liczę na to, że tak jak wtedy w Lechu, dobrze mi się wiodło. Czułem się tutaj praktycznie jak w domu. Tak samo będzie tym razem. Przechodzę trochę już w innej roli, ale mam nadzieję, że Lech, stawiając na jakość i młodość, będzie miał we mnie przynajmniej jedną z tych cech. Dzisiaj zakontraktowaliśmy Artura Marciniaka do zespołu rezerw, osobę bardzo znaną w środowisku piłkarskim w Poznaniu przede wszystkim. Jest to zawodnik, który dołącza do nas, do drugiego zespołu jako wzmocnienie. Taki był też plan, żeby zespół rezerw składał się z zawodników, którzy chcą wejść jeszcze na poziom piłkarski wysoki, ale też z tych, którzy już grali na poziomie i ekstraklasy, i pierwszej ligi. Tak jak właśnie Artur Marciniak, który w swojej historii już ma dużo występów zarówno w Lechu Poznań, jak i w Arcie Poznań. Jest to zawodnik, który przede wszystkim ma doskonałą opinię w środowisku piłkarskim jako piłkarz, ale przede wszystkim też jako człowiek, a takich właśnie piłkarzy szukamy do Akademii. Myślę, że to będzie olbrzymie wzmocnienie dla zespołu, ale także to będzie plus dla tych chłopaków, którzy trenują, ci młodsi, którzy będą trenowali z Arturem, będą mieli okazję od niego się uczyć, a przede wszystkim też wiedzieć, jakie kroki w przyszłości można zrobić, żeby wejść na najwyższy poziom. Przypominam, że Artur grał też na Mistrzostwach Świata Młodzieżowych, więc ma o czym opowiadać i ma czym tych chłopaków w przyszłości zainteresować. To jest nasz wychowanek, zaczynał swoją przygodę z piłką w Lechu Poznań. Pamiętam te czasy, kiedy debiutował w pierwszym zespole Lecha. Wrócił po latach też spełnić rolę takiego opiekuna, wychowawcy, mentora dla tych młodych piłkarzy na i poza boiskiem. Oprócz Grzegorza Wojtkowiaka nie mamy nikogo na stałe, bo Łukasz Raldiński to bramkarz i on trzyma pieczę też nad bramkarzami, a bezpośrednio na boisku chcieliśmy mieć jeszcze jednego doświadczonego piłkarza, ale udało się dogadać szybko z Arturem. Artur wrócił do Lecha i mamy nadzieję, że będzie to owocne co najmniej półtora roku. Doskonałym atutem Artura jest to, że Artur potrafi zagrać na dwóch, trzech pozycjach i w zespole rezerw jest to nam potrzebne, bo przede wszystkim zespół rezerw ma dostarczać zawodników do pierwszego zespołu i musimy znaleźć też miejsce dla tych chłopaków, którzy będą grali na swoich nominalnych pozycjach. Z takim doświadczeniem i z takim podejściem i umiejętnościami to uważam Artura za dobrego piłkarza i wszędzie sobie poradzi. Mam nadzieję, że moja osoba jako piłkarza, który tych meczów już trochę więcej ma niż większość drużyny rezerw, pozwoli spokojnie utrzymać się w drugiej lidze i pozwoli również kształtować piłkarzy, którzy będą stanowili o sile pierwszego zespołu w przyszłości. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.